Szanowni Państwo, jesteśmy dzisiaj w miejscowości Sielec w gminie Wiślica, gdzie na moje zaproszenie pani wojewoda wraz z obecnymi za moimi plecami osobami, przedstawicielami Agencji Restrukturyzacji, KRUS-u oraz innych instytucji i organizacji, jest tutaj z nami również pan burmistrz Wiślicy. Odwiedziliśmy gospodarstwo rolne, w którym były szacowane straty w wyniku klęsk żywiołowych, suszy. Rozmawialiśmy z osobami, które przeprowadzały tutaj tą komisję, rozmawialiśmy z gospodarzami na temat tego, jak te straty w tym roku wyglądały. Zastanawialiśmy się nad tym, co możemy poprawić w pracach komisji, z czym zwrócić się jeszcze do ministra rolnictwa w kontekście tych strat, które zostały w rolnictwie odnotowane i w kontekście odszkodowań w przyszłości, jakie będą rolnikom wypłacane. Dziś minister rolnictwa przeznaczył pulę środków w wysokości 800 milionów złotych na odszkodowania właśnie w gospodarstwach rolnych. Wiemy, że w naszym powiecie Buskim i tutaj na Ponidziu w większości gospodarstw rolnych komisje już zakończyły pracę. Ewidentnie widać, że poziom wód gruntowych się obniża i tutaj w okolicach Ponidzia, w okolicach Nidy, w okolicach Wisły tych strat było mniej. W gminie Pacanów 140 gospodarstw rolnych złożyło wnioski, w gminie Solec, w gminie Korczyn podobnie, w gminie Tuczępy około 150, ale już jeżeli odejdziemy od tych źródeł wody troszeczkę dalej, to widzimy, że gmina Wiślica ponad 400, gmina Gnojna około 480. To pokazuje, jak duże, że też duży wpływ ma na to klasa gleby i rodzaj upraw. Mamy nadzieję, że jeżeli spłyną już wszystkie z całego kraju informacje do ministra rolnictwa, te straty wspólnie oszacowane również spotkają się z tym, że trafią wnioski do Europejskiego Funduszu Solidarności, który został utworzony właśnie po wielu klęskach żywiołowych w Europie i dysponuje dodatkowymi środkami, żeby wesprzeć produkcję rolną w poszczególnych krajach. Polska jest objęta, wystąpiły tutaj anomalia pogodowe, dość duża susza i mam nadzieję, że te środki, które przyjdą z Unii Europejskiej, pokryją w pełni koszty strat poniesionych przede wszystkim w rolnictwie i w uprawach warzyw, bo wiem, że dzisiaj z tym jest ogromny problem. To jest siano, które było niekoszone nie wiem ile po prostu. Widzi pani, przerośnięte starym sianem. Trzeba było coś usiąść, krowy muszą coś jeść. Nie? Jest siano, widzicie, o. To siano, to nie było, to siano, bo... No, widzicie. To wiadomo, że strata nie tylko nas dotknęła, ale wszystkich. Tak, natomiast no, oczywiście będziemy zgłaszać te uwagi i za tą rozmowę dziękujemy, bo to bardzo cenne jest to, co dowiedzieliśmy się i od Państwa jako rolników, i od Państw komisji, także bardzo serdecznie za to spotkanie dziękujemy. No, jesteśmy tu w takim zespole i Państwo parlamentarzyści, i KRUS, i Agencja Restrukturyzacji, no wszyscy ci, którzy w tym procesie uczestniczą. Tak, tak jest. Także będziemy przekazywać panu ministrowi. Bardzo serdecznie pani dziękuję za ten trud, mimo właśnie takich sytuacji, które są od nas niezależne. Bardzo serdecznie pani dziękuję, naprawdę tutaj bardzo profesjonalnie. Dziękuję bardzo. Ja się nie wszystko.